jako Polska, kim jesteśmy, właściwie nie wiemy nic. I dlatego uznałem... I uznałem, że to jest najwłaściwsza, najbardziej wartościowa wiadomość dla wszystkich posłów, żeby później podejmowali słuszne decyzje. Wskutek wiadomości, wiedzy, tego, co nas codziennie spotyka i bez wiedzy tego, kim faktycznie dzisiaj jesteśmy. Ja optuję za porządkiem, jaki marszałek przeczytał, czyli od punktu 3-4. Dziękuję. Pan Szczetyński, proszę. Jak ktoś się zagubił rzecz, to może poprosić, żeby za chwilę, że nie musi tej kolejności. Może pogłosić potem, ale raczej bym wolał, żeby było tak. Może ja panu nawet zmienię w głowie, pan? Panie Mariuszu, bo jest piękna pogoda, pan będzie miał na tle zamku Wiśniusz. Chyba panu nie przeszkadza zamek. Nie, nie, nie. Oczywiście. Ziemia Opolska, Mariusz Szczytyński. Tutaj podjęliśmy pewne decyzje, które są jakby tutaj się w pełnym stopniu korelują z tym, co tutaj jest z tych punktów, które były tu wyszczególnione, jakby się uzupełniają. I co zwróciliśmy na szczególnie uwagę, że to jest kwestia przeładowania tego programu. Tu widzimy, że wszyscy, nikt tutaj nie ma czasu. I ja powiem krótko, że jeżeli mamy kwestie jakichś takich prelekcji i tak dalej, to te prelekcje powinny być albo bardzo krótkie, albo nawiązujące do filmów, które się zrobi na YouTubie, albo można wrzucić na Facebooka w kwestii Sejmu. Wtedy każdy sobie to obejrzy i wiadomo, obejrzał, aha, wie i tak. Natomiast tu jest po prostu zabity czas. Poprzednio ja tutaj jestem drugi raz i od razu to widać, że ten przeładowany program plus jakieś prelekcje to jest po prostu zarżnięte popołudnie i praktycznie dyskusję musimy zażynać po 3 minutach. Czyli to właśnie ta sprawa tej geoinżynierii. To możemy sobie obejrzeć i dopiero wtedy możemy coś. Tak, a więc tutaj my tu przyjeżdżamy z całej Polski po to, żeby nie tyle słuchać, bo takie prelekcje ja mogę zrobić, na przykład historyczną i powiem, że to jest film i wrzucę na Sejm Walny i po prostu i każdy sobie obejrzy, o co chodzi. Na przykład kwestia tego krzyża, który dzisiaj tu, ja zrobię prelekcję, no i każdy sobie obejrzy, będzie w Sejmie Walny. I dlaczego, po co, na co i tak dalej. A więc tutaj 3 kwestie geoinżynierii, takich powiedzmy wykładów, to nie jest miejsce, ponieważ to przeładowuje program. Druga sprawa, aha, jeżeli, to jest też ważna sprawa, że tak, jeżeli kogoś obkładamy infamią, to tak Ziemia mówi, że musi otrzymać to pisemnie. Czyli nie to, że tam powiedzmy rzucamy sobie jakieś słowo na wiatr, a więc pisemnie konkretnie na daną osobę. Albo jeżeli to ma być pan senatorze, czy tego, no to pisze się z racji Sejmu Walnego pismo do Sejmu albo kolegium. A co będzie, jak nie odbierze? To jest potwierdzenie odbioru i tak dalej. W ten sposób można to rozwiązać. Ale ja trzeba, przepraszam. Tak. To jest to, że po prostu techniczna sprawa. To rozumiem, tak, ale tak, spodzieliśmy to, tak. Odsługujemy. Wolny, oczywiście wolny głos. Przepraszam, że... Tak. Teraz tak. I tutaj jest też bardzo ważna kwestia. Zwróciłem uwagę z tego programu. W porządku, tak. To jest w porządku. To jest bardzo ważna kwestia, ponieważ nikt nie... To jest taki punkt 29. W sensie prawodawczym sukcesji władza nawiązuje do dorobku prawnego celem 4-letniego oraz powodać z tego okresu. 3. To jest pytanie. I co teraz tak? Co z drugą RP? To jest tutaj praktycznie kwestia kluczowa. To jest kwestia kluczowa z punktu widzenia naszej ziemi. To jest kwestia kluczowa, ponieważ ona jest sterem tego okrętu. Problem odtworzenia drugiej RP jest skutkiem prawno-finansowym rzędu $1 biliona, rzędu 30 milionów rubli w złocie. To są, powiedzmy, to są same odszkodowania na mocy traktatu ryskiego i tak dalej.
nie mówienie o tworzeniu drugiej RP w sumie delegalizuje wszystko z automatu. To jest powiedzmy coś o zrobienie na tej zasadzie. Po prostu jeżeli tutaj takie coś zapadnie, odtworzenie drugiej RP, wtedy z automatu nie trzeba się nawet męczyć z kwestiami konstytucyjnymi, kiedy będzie to zrealizowane w formie jakiejś to uchwały i tak dalej, będzie to omówione, to pójdzie w eter i w tym momencie już nikt się nie musi tutaj męczyć z punktami, którzy mówią, że coś jest tam nielegalne, legalne i tak dalej, kiedy po prostu można wziąć jednym strzałem, zdelegalizować ile lat? Od 44 roku, 22 lipca, no to sobie policzmy. Tyle lat można skasować. 71. Tak, to można skasować prawnie i mało tego, to jest ciekawostka, że konstytucja z 1935 roku jest nadal obowiązująca, nie została uchwalona. Nawet nie została skutecznie uchwalona. A więc to też są skutki prawne. Te też trzeba wziąć pod uwagę, a więc to są takie sprawy kluczowe. Teraz tak. Aha, tutaj wniosek takiej ziemi, żeby zakaz, znaczy właśnie, to ziemia mówi. To już nie, bo to akurat nie w tej kwestii, akurat chyba się już zorientowaliście, kwestii tej krzyża, tutaj jakby był początek. Wprowadzenie jakby zakazu faworyzowania jakiejkolwiek religii albo symboliki z tym związanej. O, to jest właśnie taki wniosek. Dlaczego? Słuchajcie, no ja wam tylko powiem krótko. Jestem osobą wierzącą, wierzę też w Chrystusa, ale nie należę do żadnej religii. Chociaż pan mówił, panie, ja pana poproszę na porządku. Mówmy na temat, proszę. Tak, no i wszystko. To jest to, było mówione. To jest to. Jak pan coś zapomni, jeszcze panu może potem coś dopowiedzieć. Tak, i tutaj mamy taki wniosek, żeby te sejmy walne odbywały się raz na kwartał. Raz na kwartał. Proszę. Raz na kwartał. Tak samo kwestia tutaj tego zawołania. To jest też w związku z tym no, zakazem faworyzowania jakiejkolwiek religii. Tutaj jest kwestia zawołania. To jest też. Dobrze, przyjęliśmy to do wiadomości, panie. Tak, do wiadomości. Tak, bo będziemy o tym za chwilę rozmawiać. W porządku, będziemy głosować. Aha, no i, ten, i też tutaj wnioskujemy o zakaz wnoszenia na Sejm osobistych spraw. Tak, słyszałem. To było tam w ten, na YouTubie. W tym. Po prostu muszą być sprawy. Dobrze. Wszystko, to ja dziękuję. Proszę, panie brat. Pat Andreas. Marszałek Sejmiku Ziemskiego, prowincjonalnego ziemi wrocławskiej. Ja najpierw pana widzę pierwszy raz. Jak pan ma na nazwisko? Jerzy Andrzej Zimny. Pierwszy raz jest pan na Sejmie Walnym? Oczywiście. Oczywiście? Proszę pana. Ale nie ma. Nie, pan mnie obraził, bo pan powiedział, że mój, ośmieszył mnie pan, że wniosek do Andrzeja Dudy o 2 miliony złotych dotacji dla Sejmu Walnego, żebyśmy mogli zacząć działać. Ja Andrzeja Dudę ośmieszył mnie pan przed chwilą, a pan marszałek spowodował głosowanie na temat wniosku pani Małgosi Piszczek, tak, że do Andrzeja Dudy możemy wystosowywać wezwanie. Tak. Nie wezwanie, zaproszenie do niej. Zaproszenie, a więc możemy czy nie możemy do Andrzeja Dudy dostosowywać cokolwiek? Tłumaczyłem, pani dobrze przejdzie, Dariusze, pani zobaczy, ja tylko pana proszę, żeby pan mnie nie obrażał, pan też proszę mnie nie obrażać. Proszę, jeżeli pan jest pierwszy raz na Sejmie Walnym, to nie powinien pan w ogóle być skrutacyjnym, funkcyjnym, bo pan jest pierwszy raz. No to nie ma żadnego. Ja następnym razem zgłoszę protest od razu. Jeżeli jakaś osoba, która jest pierwszy raz na Sejmie Walnym, zostanie przez pana powołana do funkcji. Pani i teraz wracam do tematu konstytuanty, bo pan mnie wezwał i znowu mnie pan ośmieszył. Proszę państwa, nigdy nie byłam w tej konstytuancie. Szefem konstytuanty jest Kazimierz Styrna, proszę mi nie przeszkadzać i nie przerywać. Kazimierz Styrna,
Natomiast na Sejmie w Niepołomicach, na którym mnie nie było, nagle osoba, która pierwszy raz przyjechała na Sejm walny, pan Dobrzyński z Warszawy, jak z kapelusza go pan wyciągnął i powołał go lekarz. I też pani powiedziała, że pani jest konsumatem. Mnie nie było. Ale na tym pani, Sejmie w Niepołomicach. Powiedziała pani na to, ale teraz jestem i to powiem, tak? Że tak? Taka konstytuanta, jaką pan stworzył, jest kompletnie do bani. Do niczego się nie nadaje. Jest jakiś prawnik na sali, oprócz mnie. Ale pani Beato, proszę bo mówić, drugi prawnik, proszę mówić, który proszę mówić na sali, Krzysztof Leszczyński, dzisiaj nie przybył, więc ja chyba jestem jedynym prawnikiem. Dobrze, ale pani mówi na ten, nie na temat. Mówię na temat. Mówię na temat. Proszę mnie nie przerywać. Będę pani przerywać. Pan mówi 10 minut, 15 minut, 20 minut, a mnie pan daje 3 minuty czasu. Jest pani marszałkiem Sejmu Walnego? Nie jestem marszałkiem Sejmu Walnego. Na swoim marszałku. Ale jeżeli pan uważa, że jestem w konstytuancji, którą pan za chwilę chcę odwołać, to mam prawo do... Ale to pani się zdecydowała być w tej konstytuacji, nie ja. Nie, ja nigdy w tej proszę konstytuacji nie byłam. Proszę obejrzeć wiariusze sejmiku w konkentach, dobrze? Bardzo proszę. Tak. Pan się... Przed chwilą to pan miał zły wiariusz, a nie ja. Ja mam dobry. I teraz wracam do sprawy Trybunału Konstytucyjnego. Więc w obowiązującej nadal od 80 lat Konstytucji Kwietniowej z 1935 roku nie ma mowy o żadnym Trybunale Konstytucyjnym. Trybunał Konstytucyjny został w PRL-u powołany przez Jaruzelskiego. Natomiast w artykule 71 Konstytucji Kwietniowej jest powołany Trybunał Stanu, który w PRL bis, czyli w III RP, praktycznie nie funkcjonuje. I ja zgłaszam taki wniosek, żeby Sejm Walny przegłosował, debatę zrobił, czy przegłosował w ogóle likwidację Trybunału Konstytucyjnego III RP. Dziękuję. Proszę państwa, tu jest bardzo dużo, ja sobie jednak tu ustalę, tu jest bardzo dużo przekłamań. Pani Beato, to nie ja robiłem pani w konstytuację, tylko pani mnie zszokowała, że pani powiedziała i ja też jestem w konstytuację. Stąd się wzięło pani stanowisko. Kiedy to było powiedziane, ja to odszukam i pani przypomnę. To pani się zadeklarowała, że pani mówi i mnie też proszę. Dobrze, skoro pani, to na pani żądanie ja panią, że tak powiem, uwzględniłem, a teraz pani mówi, proszę mnie wykreślić z tej konstytuanty. Wykreśla panią, tak? Czy nie jest pani w konstytuacji? Mam zrozumieć, nie jest pani, tak? Ta konstytuanta nigdy nie funkcjonowała. Nie jest pani, dobrze, przyjąłem do wiadomości. Ta konstytuanta nigdy nie funkcjonowała. Droga pani, droga pani, wprowadza pani chaos, a nawet ośmiela się pierwszy raz powiedzieć warcholstwo. Tłumaczę pani, jako pani jest prawnikiem i pani nie rozumie, że jeżeli czegoś nie ma w porządku, nie złożyła pani jako wniosek, to nie można nad tym debatować. Co pani tu robi? Warcholi pani. Nie złożyła pani takiego wniosku. A pan prowadzi monologi. Nie prowadzę monologii, droga pani, tylko odpowiadam pani na zarzuty. Pani tutaj składa wniosek o kasatę Trybunału. Pytam się, gdzie pani była... Pan odpowiada na moje zarzuty, proszę mi dać prawo gdzie pani na była od 7 dni temu? To nie ma sensu. Kiedy pani była... Niech pani nie warcholi, niech pani siądzie, dobrze? Ja siedziałem, niech pani siądzie. Ja wyjdę. To niech pani wyjdzie. To pani za to obejrzy. Nie, nie, niech pani wyjdzie. Nie, muszę się odbyć. Pani już trzy razy wychodziła, jeszcze czwarty raz. Proszę państwa, nie możemy z ludźmi podburzliwymi inaczej postępować, jak odnosić się argumentami. No pani mi zarzuca, że ja ją uwzględniłem w konstytuancie, kiedy sama domagała się być w konstytuancie. To jest po pierwsze. Po drugie, pani składa wniosek o to, że nie podoba jej się, a przecież my mówimy na temat porządku i od nas zależy, nad czym będziemy debatować. I cały czas odnosi się do mnie, ja bym chciał przeforsować jakiś punkt tego i atak jest, a potem czemu pan mnie atakujesz, prawda? Czyli najpierw się pani zapisała do konstytuanty, teraz jest obrażona, że ją też uwzględnia. No to jest bez sensu kompletnie. Pan Dobrzyński skąd o tym nie przyjechał, pan nie przyjechał. Logiczne, że jak będziemy mieć sejm konstytucyjny, to po co nam konstytuanta? To jest przecież logiczne, tak? Więc po co składać taki wniosek? Ja bym powiedział tak, pani jako prawnik powinna powiedzieć, że państwo, domagam się, proszę, żeby zmienić porządek obrad i na dzisiejszy obradach uwzględnić też wniosek o kasatę Trybunału Konstytucyjnego. No to ma jakiś sens, prawda? A nie odnosić się w inny sposób, tak? Pani kompletnie nie rozumie idei Sejmu Walnego. Pani zachowuje się jak człowiek partii po prostu, pani Andrejas. Jak człowiek partii. Bo chce narzucić nam... Panie marszałku, ja to nagrywam, tak. I pozwę pana. Tak. Jeżeli jeszcze raz mnie pan obrazi, jeszcze raz odbiera pan ludziom głos, którzy tu przyjechali z daleka... Ale pani, że jak mnie pani pozwie, nie słyszy, to pani popełnia przestępstwo. A ja panią też. A ja panią pozwę wzajemny pozwę, dobrze? Ja też panią obraziłem. Niech pani poczeka, aż odpowiem. Nie, nie, nie.
wiecie. Proszę Państwa, nie może ktoś narzucać nam swojego punktu widzenia. Staram się, przynajmniej ja, możecie mnie ocenić. Mądry, głupi, średni i tak dalej, ale nie staram się narzucać. Daję pewien porządek obrad, co jest logiczne. Daję czas, który można uzupełniać ten porządek obrad. Czyli to jest 8 dni przed Sejmem banem. Po czym przyjeżdża osoba X czy Y i mówi, ja uważam, że ten punkt jest zły, trzeba by inaczej. To gdzie ta osoba czytała ta lauda? Czy w tych laudach było coś o kasacie Trybunału? Pytam się. To jaki to jest marszałek sejmiku, który nie uwzględnił tego w laudach, a przyjeżdża i mówi coś zupełnie innego? Po prostu jest to fasada, nie sejmik. Fasada. Pan Szczytyński już jest konkretny, bo mówi, to było i czyta dokładnie, patrzy w kartkę, bo to się można pomylić, i czyta tak jak było. Bez mgnienia oka. Nie życzą sobie religii i tak dalej, on to czyta, bo ziemia tak sobie nie życzy, tak? Ta, że tam był skład trzyosobowy i bardzo wątpliwie jeszcze, w sensie frekwencji, to jest inna sprawa, ale czyta i ja tu nie mam nic przeciwko. Natomiast jeżeli ktoś zaczyna po prostu przekraczać swoje kompetencje, a przede wszystkim zasady sejmikowania, no to jest niepoważne. To jest moje zdanie, tak? I teraz ja udzielam Państwu głosu, żeby, tylko to wprowadza pewną destrukcję obrad. Bo w tej chwili chodzi o to, że ktoś przychodzi, pan powiedział słowo, ja tu zapisałem. Po czym wchodzi pani Beata i mówi, ktoś mnie zupełnie nie odnosi do tego porządku, bo jak była mowa o konstytuancie, to pani nic nie mówiła, a poza tym, no co to ma do rzeczy w tej chwili, prawda? Jak będziemy o konstytuancie mówić, to wtedy pani powinna powiedzieć, proszę mnie z tego wypisać, a nigdy tam formalnie nie była. A wtedy wychyliłam się tylko, a nie chciałam nic wspólnego. Także, drodzy Państwo, mówmy na temat, bardzo Was proszę. Ja się też wtedy denerwuję, bo widzę, że nie prowadzimy dyskusji tematycznej. Mówimy w tej chwili, przypomnę, o porządku obrad. Czyli komuś się nie podobają pewne punkty, chciałby ten brzmienie tego punktu zmienić lub chciałby dorzucić coś, co on uważa. No mniej więcej ta konwencja. Ja sobie piszę Państwa zdania i potem podejmę decyzję. Bo jaka jest z mojej strony przyjemność debatowania na temat, na jaki sobie Państwo nie życzycie? No pomyślcie tak logicznie, tak? I pani Beata burzy moją logikę, mówiąc, że ona by skasowała Trybunał. No dobrze, to byśmy powinniśmy dorzucić taki punkt, jakby 8 dni temu napisał, niech pan tam uzupełni jeszcze wniosek o kasatę Trybunału, bo to może jest rozsądne. Bo gdybym to dzisiaj narzucił, państwo powiecie, ale my musimy skonsultować to z ziemią, tak? No i co najwyżej dzisiaj przyjmuję taki wniosek, ale on może być rozpoznany dopiero na następnej sesji, bo będzie tak zrobione, no. I po co się tak emocjonować, prawda? I po co podchodzić, że ja tu jestem wrogiem pani Andreas, czy wrogiem kogokolwiek z państwa, bo ja coś sobie, pan tu mnie zrobił w konstytuance, kiedy osoba sama zapomniała, że w Kętach deklarowała się zrobić w konstytuancie. W Kętach. Ja wiem, że to minęło, to był marzec, minęło 9 miesięcy, no ale przecież ja nikogo nie wrzucam do jakiejś organizacji, czy jakiejś podkomisji, w której on nie jest, drodzy państwo. Jaki mam w tym interes w ogóle, tak? Także to w kolejności tam z tyłu. Bardzo proszę. Tak, może się przedstawię. Moje nazwisko Jan Czarnowski, marszałek ziemi Krośnicy-Przemyskiej. Ja chciałem w sprawie porządku obrad. Bardzo proszę. Mianowicie jest to temat, pozornie by się może wydawało nie prosty, ale nie taki. Nie jest to temat, proszę Państwa, łatwy, bo to jest temat niesamowicie wymagający wielkiego wyczucia sytuacji, ponieważ ilość spraw, które tutaj marszałek zgromadził, jest ogromna. Nie jest to możliwe wszystko zrealizować tak, jakby chcieli. Nie da się wszystkim dogodzić, więc należałoby dokonać pewnej selekcji tutaj spraw i ja chciałem panu marszałkowi podpowiedzieć w taki sposób. Może to już państwo ocenicie, czy on jest mądry, czy głupi. Natomiast wydaje mi się, że gdybyśmy w czasie przerwy obiadowej przypuśćmy na kartkach, każdy z nas przekazał do pana marszałka te tematy, które są jego zdaniem najważniejsze. Gdybyśmy to później zebrali do kupy i okazało się, że jednak pewna większość opowiada się za pewnymi problemami, byłoby to jakieś wyjście z sytuacji. Mądrze. No, także po prostu i to i druga sprawa. Panie marszałku, ponieważ pan no, stara się z wielkim sercem prowadzić te obrady, bym jednak apelował, żeby pan się tak strasznie nie przejmował tymi rozmaitymi wypowiedziami i nie tłumaczył się na wielu. Bo to i tak się tłumaczy. Po prostu. Dobra, trzeba szanować ludzi, ale nie przesadzajmy. I wtedy pan skróci swoje wypowiedzi i będzie mieć więcej czasu. Obiecujesz tak zrobić. No, to ja.
Napomnienie przyjąłem. Bardzo dziękuję. Tu się nie wypowiadam. Oczywiście napomnienie przyjąłem, że Państwo mnie też można napominać, także zwracajcie się nawet takim zwrotem. Napominam marszałka, to nie jest tak, że ja mam prawo napominania, a wy nie. Znaczy nie możecie mnie wykluczyć, tak jak ja was mogę wykluczyć, bo tu nie ma tej równowagi, ale napomnieć jak najbardziej. Żebym ja wam zabierał prawa napominania. Także prosimy, to pan mnie napomniał, żeby nie rozwlekać, nie odnosić się, może nie prowokować, a wręcz przeciwnie, nie odpowiadać na prowokacje, bo to też jest prowokacja. Zapraszam, jeśli przedłużając kolejnego posła głos w sprawie porządku mówimy teraz. Tak. Marian Redes, Ziemia Zachodnia Pomorska, Federica. W zasadzie pewne tutaj propozycje no, zasadniają się do tego, żeby wybrać najważniejsze rzeczy. Ja tylko po prostu odnoszę się do punktu 3 i 4. Odczytanie raportu o obecnym stanie państwa polskiego oraz odczytanie proklamacji. To po prostu trochę może zająć czasu. W zasadzie każdy powinien się z tym zapoznać i to można by odłożyć. Odnośnie punktu 8. Punkt 8 jest ważny. Sprawa geoinżynierii, ale to po prostu pan Kubniewski wypowie się. Następny punkt 13 jest bardzo obszerny. Dotyczy debaty nad problem zdelegalizowania partii. To jest olbrzymi zakres, który nie jesteśmy w stanie po prostu omówić, bo byśmy stracili na to cały dzień. Czyli to jest mój zakres i pan Kubniewski by się wypowiedział odnośnie punktu 8. Zapraszam. Artur Górniewski, Ziemia Zachodnia Pomorska. Pan powiedział odnośnie 8 punktu, że nie jest nieistotny. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony po prostu dotyczy nas, naszego życia, naszego zdrowia, naszej ziemi po prostu. I uważam, do samego punktu bardzo szeroko mówić, bo wiedzę trochę mam. A o jaki punkt chodzi konkretnie? Trzeba w zasadzie samo tej chemii trans powiązać urządzeniami HARA. Na pewno pan to jest zwielokrotnienie mocy tego działania odnośnie sterowania umysłu nawet świata. Dlatego uważam, że tego nie powinniśmy pomijać, tego punktu. Tylko z tego, resztę pan trochę mi wyjął z kontekstu, ale bardzo słusznie, co pan mówił i tak chciałbym, dziękuję. To kolejny sposób, od tyłu teraz idziemy, czyli pana prosimy, tak. Potem pan, panie Cezary, pan będzie na koniec. Pan też tutaj ktoś chciał? Pan, dobrze. Proszę bardzo, zapraszam. Władysław Ciaciel, gmina Tarnowsko-Bielicka. Dobrze. Panie marszałku, siostry, bracia, posłowie, chciałbym przekazać informację z naszej ziemi, żeby się zastanowić nad petycją, która jest umieszczona na portalu internetowym www.petycje.pl. Petycja ma numer 11640 z dnia 25 listopada 2015 roku. Jej tytuł jest następujący: o zmianie metod leczenia Polaków. Konieczna nowelizacja ustaw. Autorem petycji jest pan Jerzy Zięba, osoba znana, zwolennik medycyny naturalnej. Na YouTubie możecie znaleźć wiele jego wykładów. Wydał książkę Ukryte terapie. I proszę państwa, prosiłbym, żebyście się z tą petycją zapoznali, a dotyczy ona zmiany ustaw, bo to najszybciej można by w życie wprowadzić, nie nowe ustawy, tylko zmiany dotychczasowych ustaw. I chodzi tam po pierwsze o to, żeby zrównać medycynę akademicką z medycyną naturalną. Dlaczego? Bo medycyna akademicka jest bardzo potrzebna i skuteczna, ma dobre metody diagnostyczne, ma możliwość przeprowadzenia różnych operacji, naprawy złamań, następnie przeszczepy organów, następnie do ratowania ludzi służy i ma w tym duże osiągnięcie. Natomiast medycyna naturalna radzi sobie o wiele lepiej z chorobami przewlekłymi, na przykład z cukrzycą, ze stwardnieniem rozsianym, z boleriozą, osteoporozą i innymi. Przepraszam,
panie pośle, ja tutaj panu powiem, że to będzie jutro, to będzie tematyka o zdrowiu. I to będzie inny porządek. Teraz mówimy o tej sesji przedpołudniowej. Ja to uwzględnię. Proszę, ale mówię, jak najbardziej tego będziemy. Mamy cztery porządki. Mamy przedpołudniowe, popołudniowe. Także byśmy nie pogubili się. Ustaliliśmy to z panem marszałkiem. Już bym panie marszałku skończył. No i tak. Chcemy przyspieszyć, a opóźniamy. Dobrze, proszę, przepraszam. Więc chodzi o to, żeby była taka sytuacja, że pacjent ma prawo wyboru metody leczenia. Więc jeżeli lekarz wykorzysta metody oficjalne, to może zaproponować, jeżeli pacjent wyrazi zgodę, na zastosowanie metody naturalnej. Ale jeżeli na przykład nie jest kompetentny, to również ma prawo odmówić, że ja się na tym nie znam, proszę sobie znaleźć innego lekarza. Chodzi też również o to, żeby izba lekarska nie mogła ścigać lekarza, który po wykorzystaniu metod oficjalnych korzysta z metod naturalnych. Znane są przykłady, że znani chirurgowie pracują przy produkcji jakichś tam kutrów w Norwegii, czy znany profesor, który setki ludzi wybudził ze śpiączki, ma problemy z izbą, czy doktor Bachmański, który leczył dzieci z padaczki, nie może stosować, nazwijmy to, konopi leczniczych. Lepiej, żeby te dzieci cierpiały i umierały. Dziękuję za uwagę i proszę o powiadomienie tego, o tej sprawie swoich znajomych, za zajmienie się, bo tu trzeba miliony podpisów, żeby ta sprawa została pozytywnie załatwiona. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, ktoś tam jeszcze? Proszę bardzo. Andrzej Marcin Piszek, pierwszy asesor ziemi. Redmisja, tylko krótko, w sprawie porządkowej. Panie marszałku, szanowni posłowie, ja obiecałem, powiem krótko, uważam ja, a także moja ziemia, że punkt ósmy jest punktem dosyć ważnym i powinniśmy poświęcić mu chwilę uwagi. Oprócz tego powinniśmy się zająć także punktami odnoszącymi się do ustroju i konstytucji. Tego wszystkiego, co tak naprawdę decyduje o naszym ustroju, o tym, jak powinniśmy rządzić, o tym, jak powinny funkcjonować poszczególne organy, o tym też wspomniał pan marszałek. Prócz tego ważną kwestią jest obranie przynajmniej sekretarzy, żebyśmy to dzisiaj mieli za sobą, żeby już zaczęli funkcjonować sekretarze. Bo później ja też i państwo pewnie mają takie odczucie, że pewne rzeczy pojawiają się z opóźnieniem i tak dalej. To jest przede wszystkim to, że pan marszałek większość tych rzeczy, ile nie wszystkie, robi całkowicie sam i by mu się przydała jakakolwiek pomoc. Więc uważamy, cała moja ziemia, że to jest bardzo ważny punkt. Także ważnym punktem jest odniesienie się do tego, do jakiego dziedzictwa nawiązujemy. Czy to tej drugiej RP, czy do pierwszej. Moim zdaniem powinniśmy się odnieść do pierwszej Rzeczypospolitej. Dlaczego? Dlatego, że oprócz tego, że tak powiedział tutaj pan Mariusz Szczytyński, że należą nam się odszkodowania od Rosjan za wojnę bolszewicką, bo pewnie o to chodziło, a także od Niemców za II wojnę światową od 1939 roku, ja podnoszę dalej. Należą nam się odszkodowania od Szwedów za potop szwedzki, należą nam się odszkodowania od Prus, czyli ówczesnych Niemiec, za rozbiory, od Rosji za rozbiory, a także za to, co pan Mariusz tutaj już wspomniał, Szczytyński, a także od Austrii, która też de facto uczestniczyła w rozbiorach Polski. Tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Państwo, był to przykład, zobaczcie, to inspiruje każdego, prawda? Jeden taki głos, warto wypowiadać się, nie demagogicznie, jeden może przesądzić szale, ale zapraszam kolejnych posłów, proszę bardzo. Panie siostry, panowie bracia, jestem marszałkiem ziemi zachodniopomorskiej, wenedyjskiej, Cezary Tołsty. Chciałem zwrócić się do wszystkich posłów, którzy tutaj zabierają głos, aby traktowali to miejsce jako z powagą. My tu przyjeżdżamy z własnej woli, płacimy za to.
Nie marnujcie naszego czasu. Nie marnujcie do cholery naszego czasu. Mija 3 godziny, a myśmy nic nie zaczęli. Przyjechali Państwo z Kanady i tak dalej, wszyscy, którzy z północnej Polski, nie po to, żeby słyszeć, że kogoś ktoś obraża. Jeśli ktoś mówi inaczej, to obraża. Każdego jest prawo. Jeśli ktoś źle myśli, to musi się zweryfikować ze swoimi myślami. I musi być głos przeciwny. A nie na tej zasadzie, że wychodzi, bo ktoś nie uznaje jego głosu. To nie o to chodzi przecież. Trzeci sejmik, gdzie my załatwiamy dosłownie niektóre sprawy, dlatego że 3 godzina nic żeśmy nie zrobili. Czy o to chodzi, żebyśmy tu byli i w ten sposób funkcjonowali? Przecież nie o to chodzi. My różnimy się między tymi piramidami finansowymi, partyjnymi, a naszym sejmem, że my podejmujemy decyzje. My podejmujemy konkretne decyzje, ale nie na zasadzie, że to moje jest najważniejsze, ja tu jestem najważniejszy, tylko weryfikujemy to między sobą i decyzja jest po weryfikacji, ale jest decyzją i myślę, że każdy z Was tu przyjeżdża po to, żeby usłyszeć to wreszcie, że ciało staje się, czy słowo staje się ciałem, a nie na zasadzie, że ktoś przychodzi i będzie przestawił. Przepraszam bardzo. W którą stronę? Może wyniesiemy na zewnątrz to, tak? Na zewnątrz to wystawmy. Na zewnątrz to wystawmy. Przecież myśmy ustawili, że Jezus Chrystus jest królem Polski. Czy ktoś to słyszał, czy nie słyszał? Nie ma do tego odwrotu. Jest odwrot taki, że możecie tu nie być. Lub musicie to respektować. Nie ma dyskusji na temat tego, co żeśmy zdecydowali. Król Polski jest w tej chwili Jezus Chrystus, jako człowiek filozof, którego państwo rzymskokatolickie traktuje jak Boga, a nie jako człowieka. A my go traktujemy przede wszystkim jako człowieka. My chcemy żyć według jego prawdy, którą głosi. I dzięki temu spotkaliśmy się tutaj, bo stwierdziliśmy, że sejmowanie czy wiecowanie to jest prawo naturalne boskie. To jest prawo naturalne, które nasi przodkowie zbliżyli się najbliżej do tego tematu. System piramid, czyli partii finansowych, to jest system masońsko-żydowski. To jest tak zwany antychryst, który pod pozorem demokracji wszedł w nasze łaski. Dzisiaj każdy, jak nie ma o czym mówić, to mówi, ja jestem za demokracją, ja jestem za demokracją. To jest demonokracja, to nie jest demokracja. System demokratyczny nie istnieje. Zobaczcie, 3 godziny dochodzimy tutaj, w tym układzie, 40 osób, żeby coś wypracować. O czym to świadczy? O tym świadczy, że jesteśmy różni. Każdy z nas jest różny. Każdy ma inne podejście do tej samej sprawy. Jak można stworzyć demokrację w tym systemie? Nie da się stworzyć demokracji. Możemy tylko wypracować rzecz wspólną. Jeśli mamy intelekt, rozum i wenę wenedyjską, to ta rzecz wspólna może być szersza. Natomiast jak mamy ograniczone tutaj, to ona będzie tylko punktowa. Bo większość z nas się nie zgodzi, a my chcemy stworzyć system, gdzie wszyscy są równi i wolni. Równi i wolni, czyli nikt za nim nie stoi, jak się popatrzy, to tam nikogo nie ma. Jest tylko Jezus Chrystus, Król Polski. Wielki czy największy filozof, który nie kłamał, mówił prawdę. Dlatego go zabili. Dlatego go ukrzyżowali. I nie był wcale Żydem, jak wielu mówi. Nie był Żydem. I my nie jesteśmy religią żydowską. Czy nie wyznajemy Jezusa Chrystusa i religii jako żydowskiej, czy kontynuacji religii żydowskiej. Tak to stworzono. To jest nasza... Ja przywiozłem tą książkę, którą szukałem bardzo długo. To nie jest takie proste, żeby o nas napisać.
Słowiańscy królowie Lechowie. Mamy 70 tysięcy lat. My jesteśmy Arianami. Tak jak zaczęło się. Ale dlaczego jesteśmy Arianami? Dlatego, że w DNA naszym jest najwięcej tego wszystkiego, co było 70 tysięcy lat. Akurat tak się złożyło. To nie jest to, że myśmy chcieli. Tylko tak jest. Ci, którzy 70 tysięcy lat, to dzisiaj DNA tych Polaków, którzy tutaj są i Ukraińców koło Kijowa ma 50-70%. I to, a popatrzcie na DNA, to jest antena, która nadaje i która przekazuje, tam się zapisują informacje i one wcześniej czy później wyskakują. I nie wiadomo, w którym wyskakują. Czy w tym Polaku, czy w tamtym, czy w Czechu, czy w innym. Ale to wyskakuje i to o tym opisuje. Tu jest kilkaset pozycji bibliografii. On nie wziął tego z kapelusza i to nie jest książka mówiąca o balladach, czy pisząca o naszej przeszłości w formie beletrystycznej. To są dokumenty, wszystko oparte na dokumentach istniejących i które można gdzieś tam znaleźć. A ile jest tych, które są zakamuflowane, o których się nie mówi? I badania w DNA. No, o tym się coraz więcej mówi, ale to wszystko jest tutaj, to nie jest bajka. To nie jest to, że ten człowiek, czyli Janusz Bierzch sobie coś wymyślił, tak? On po prostu był skrupulatny, szukał po wszelkich możliwych bibliotekach i nie tylko i znalazł to i wychwycił, tak? To jest 70 tysięcy lat. W związku z tym, jeśli my coś dzisiaj mówimy jako Polacy, to nie my mówimy z dzisiejszego punktu widzenia, tylko mówimy z doświadczenia 70 tysięcy lat, bo to wszystko w nas jest. A jak nas nie zniesie, to sorry, winę tu. Jesteście z innej bajki. Niestety tak to wygląda. Bo Lechowie, Wenedowie i Sarmaci i tak dalej, Słowianie i Polacy, to właśnie to mają, co tutaj jest napisane. To wszystko tutaj jest napisane o nas. Takich książek oczywiście będzie się pokazało coraz więcej, bo to jest sens życia. Nie opieranie się o swoje 50 czy 100 lat i uważanie, że dzisiaj jak to co ukradnę, to co weźmie, to jest najważniejsze. Tych mamy, tych co rządzą dzisiaj. Oni uważają tu i teraz, jak ja więcej nie wyrobię, to już koniec, tak? My żyjemy z pokolenia na pokolenie, dlatego trwamy. Dlatego nasza siła i wszystko trwa, bo my nie chcemy żyć dniem dzisiejszym. Wczoraj pan profesor Kozłowski powiedział, że 8 sekund to jest życie człowieka w stosunku do Ziemi. Wszechświata to nie wiadomo, bo ten wszechświat już idzie i galopuje 20 miliardów. Co to jest? Ale w tym rozumie tworzą się idiotyzmy. Hitlera, Stalina, Bonaparte, Boga Francuzów i tak dalej, morderców, bandytów i złodziei. W tym się tworzy. On myśli, że on jest najważniejszy. Oczywiście jak ma władzę i może mordować i zabierać, tak jak Polakom to robią przez kilkaset lat, to on tak uważa. Ale to gówno prawda. Prawda jest taka, że my przetrwamy wszystko. Ale w tym systemie, jak będziemy się spotykać i warcholić, przepraszam, bo to inaczej nie można nazwać, bo tak to jest, nie realizować tego wszystkiego, a wybierać sobie tylko którejś rzeczy, to po prostu stracimy szacunek do siebie, do wszystkich po kolei. Bo my mamy decydować, my mamy być siłą sprawczą. To jest siła tego sejmiku walnego. Nie to, że my się spotykamy i płacimy. Tylko to, że podejmujemy uchwały, to jest groźne. To, że podejmujemy infamię, to jest dla naszych braci w wierze, to jest bardzo groźne, bo oni wiedzą, że to zabija. Z góry w gola wszyscy wiedzą, że to zabija, dlatego oni się tego boją. Ludzie sprawiedliwi mają taką siłę, że swoją energią są w stanie zniszczyć innych. I zniszczyć wszystko, wykorzenić, wypalić do dna. I dopóki my będziemy sprawiedliwi, to tak się będzie stało. Natomiast jeśli będziemy prowadzić tą rozmowę w tej formie jak dzisiaj i poprzednio i tak dalej, to nic nie zrobimy. Naprawdę nic nie zrobimy. To nie ma sensu, bo frustracja w nas powstaje.
odnoszenie się i obrażanie tu. Ja nie przyjechałem tutaj, żeby kogo obrażać 800 kilometrów. Ja chcę mieć efekt z tego. A też, żeby on poszedł na cały świat, że my jesteśmy siłą sprawczą, że my się nie odnosimy do jednego człowieka. Bo to nie ma sensu. Jeden człowiek tu nic nie znaczy. Dzisiaj, czy przez ostatni okres, atakuje się marszałków. Kto atakuje? Ludzie, którzy żyją w starym systemie, w systemie partyjnym. Bo w partii atakuje się przywódcę piramidy. Jak zniszczy się głowę, mu się zepnie, to piramida pada, tak? A siłą sejmików jesteśmy równi i wolni. Kogo tu zabić? Kogo tu zniszczyć? Jak my jesteśmy tą ziemią. Ziemi powstałeś, z prochu powstałeś, w proch się obrócisz. Jesteśmy tą ziemią. Trzeba atakować nas wszystkich. Jeśli atakują górę, to świadczy o tym, że nie rozumiem, że po prostu są w naszymi wrogami, śmiertelnymi wrogami. Bo nie są z naszej krwi i kości. Nie z naszego DNA. Są wyznawcami innego Boga. Oni pokazali to. W ten sposób się obnażyli. Atakując nas, równych i wolnych. My sobie wybieramy sługę z najlepszego i czynimy sobie z niego sługę. Dopóki jest sługą, nas prowadzi. Czyli jest naszym osobą, która moderuje to wszystko. Żebyśmy się nie pozabijali. Bo są tematy, które rzeczywiście wymagają tego. Ale nie to, co dzisiaj się dzieje. To są rzeczy normalne. Tu powinniśmy do porządku natychmiast przechodzić. A nie drążyć cały czas koło Macieja. Przepraszam, że tak długo mówię, ale wybaczcie, płacicie za to pieniądze i żądajcie określonych działań. Jeśli ktoś tutaj przychodzi i obraża, to sorry, to pomylił miejsce. I chcę na siłę przez rok czasu powiedzieć, że druga Rzeczpospolita jest najważniejsza. Jest tak samo ważna jak każda inna. Odebrana nam tożsamość, życie. Mówi się, że najważniejsze jest 1050 lat, a my mamy 70 tysięcy lat. W związku z tym miejmy tą powagę i tą perspektywę. Wszystko da się zrobić, ale w normalnym systemie, kiedy każdy z nas będzie... Tak za długo? Dziękuję. Ja tylko powiem... Panie Marszałku, Panie Posłanki, Panie Posłowie, Panowie Marszałkowie. Kolega tutaj powiedział bardzo ważną rzecz o II Rzeczypospolitej, bo my tak wracamy do tej pierwszej, a mamy wypracować nowy system. Odnosimy się do pierwszej Rzeczypospolitej, ale również musimy się odnieść do tradycji, która była i drugiej, i również do tradycji, która była po wojnie. Bo był czas, gdzie ludzie żyli, istnieli i walczyli. I wypracowali pewien światopogląd, który my dzisiaj tutaj reprezentujemy. Nie możemy się odnosić tylko do pierwszej Rzeczypospolitej. Musimy w naszej dyskusji wypracować taki system, który będzie właściwy na ten czas. Więc musimy się odnosić do drugiej Rzeczypospolitej, Panie Marszałku, do pierwszej i do całego czasu, który dotyczy nas, naszych ojców, naszych dziadków, pokoleń, całych pokoleń. 70 tysięcy. Ja już nie mówię 70, weźmy ten 880 rok, kiedy przyjęliśmy chrześcijaństwo w Ogrodku Wschodnim. No taka jest prawda, bo przyjęliśmy. Geograf Bawarski, tam są rzeczy, to już wiadomo. Ale przyjęliśmy to chrześcijaństwo i ten krzyż nas buduje. Za ten krzyż zginęło miliony Polaków. I nie wolno na tego krzyża gdzieś tam sobie przestawiać mównicę i się ukrywać gdzieś tam po kątach. No. Jeśli ktoś nie rozumie tego, że ten krzyż stoi, to co powiedziałem wcześniej, na przecięciu interesów Rosji i Niemiec. Jeśli ktoś nie uznaje tego krzyża, to znaczy, że
reprezentuje te interesy albo rosyjskie, albo niemieckie, albo jeszcze te finansowe, które na tym wszystkim stoją. Bo to jest trzecia opcja, no. To jest trzecia opcja. Musimy uznać krzyż i musimy wypracować tutaj taką opcję, która będzie właściwa na ten czas. I po to się tu zbieramy. Nie kłóćmy się, że tam pierwsza Rzeczpospolita, druga. Weźmy drugą Rzeczpospolitą, to był piękny twór państwowy, który zaistniał po traktacie wersalskim. Przepraszam, już kończę. Poprawny węgra traktatu wersalskiego. Nie dało się inaczej. Rada Regencyjna musiała przyjąć takie warunki, a nie inne. Trudno, no tak przyjęli. Inaczej państwa polskiego by nie było. Dziękuję. Marszałek ziemi bielsko-bialskiej Elżbieta Wołyńska. Jako marszałek naszej ziemi wniosę głos mojej ziemi jako sprawę najważniejszą dzisiejszej części posiedzenia Sejmu. Uważamy, żeby pochylić się nad punktem, jak najszybciej należy abrogować ustawę o in vitro, ustawę o bratniej pomocy oraz jak najszybciej wypowiedzieć konwencję o gender. Dziękuję. Proszę bardzo, a to już ostatnie, dobrze? Ja potem to podsumuję i chyba zrobimy sobie przerwę, bo... Ale bardzo proszę, możecie z laptopami, jak najbardziej. Panie Marszałku, Szanowni Państwo, w zasadzie nie zamierzałem występować, ponieważ jestem przypadkowo... Panie Marszałku, Szanowni Państwo, w zasadzie nie miałem występować, ponieważ znalazłem się tutaj przypadkowo, ale podobno w życiu człowieka nie ma przypadku, nie ma i w związku z tym pozwolę sobie na jedną refleksję. Najpierw powiem może i swoimi słowami i nie, ale ponieważ zamieściłem taki wątek 2-3 lata temu na dawnym nowym ekranie, teraz Neon 24. Uważam, że to jest najlepszy wpis, jakiego tam dokonałem. Tytuł wpisu jest Komunio. Co znaczy jedność? Następnie, cytując słowa z mszy świętej, prawda? Przez Chrystusa, z Chrystusem i z Chrystusem. Kościoła katolickiego. Ale prezydencka? Pan do prezydencji? Ja chodzę do kościoła rzymskokatolickiego i mimo, że wstrzymałem się od głosu, jeśli chodzi o powieszenie krzyża, to nie była decyzja merytoryczna. Ja nie musiałem jej tłumaczyć, po prostu ona wynikała jakby z oceny rzeczywistości. Ale nie chcę tego wątku rozwijać. I teraz, proszę Państwa, zacytuję z Pisma Świętego. To jest treść wskazania na górze. My jesteśmy z prezydentem. Czyli nowe przymierze. Prawda? Znaczy pan mówi o porządku obrad, mówimy o porządku obrad teraz. Tak, ale to jakby nawiązuje do braku konsensusu, który tutaj jest. To nie ma tego braku. Niech pan albo mówi o porządku, albo... A mogę tylko przeczytać te 8 punktów? Nie. Po prostu było głosowanie i pan przegrał w tym głosowaniu. W takim razie dziękuję. Nie róbmy debaty poza debatą, bo ja bym nawet... Zgodził się, żeby jakieś były kuluarowe rozmowy i tak dalej, ale drodzy Państwo, bardzo mocny, rozsądny głos, przepraszam, że ja tak powiem, mocny głos ziemi koszalińsko-słowiańskiej i wenedyjskiej, pana Cezarego Mariusza Tłusty, bardzo mocny głos pana Andrzeja Piszczek z ziemi bielsko-bialskiej, tak? Rybnickiej, przepraszam. Drugie imię panie Andrzeja, jak pan już wspomniał. Marcin. Pan Andrzej Marcin Piszczek, ziemia rybnicka. Bo to jest młode pokolenie. Proszę Państwa, tu spotykamy się wielopokoleniowo, zauważyliście, prawda? Tak naprawdę budujemy Polskę dla pokolenia pana Andrzeja. Budujemy Polskę dla pana Andrzeja. My jesteśmy pokolenie, które podlega już powoli rozliczeniu. Będziemy oceniani niedługo. Coście nam zostawili, to jest pokolenie pana Andrzeja. I zobaczcie, ludzie młodzi tutaj przede wszystkim powinni, ja uwzględniam praktycznie wszystkie wnioski pana Andrzeja, a on o co się prosił, poseł ziemi, asesor? Prosił o to, żeby zająć się problematyką ustrojową, tak? No fundamentalną, bo oni młodzi chcą mieć drogowskaz. Zobaczcie Państwo, że nie mają drogowskazu dzisiaj w
tej czy w innej polityce, jaka będzie polityka rodzinna, mówię w sensie strategii, strategia płacowa, strategia wynagrodzeń, czy strategia na przykład energetyczna i tak dalej, prorodzinna, strategia. Nie chodzi o bieżącą politykę 500 zł na dziecko, tylko jaka strategia i przegłosowana przez Sejm. My powinniśmy właśnie tak robić. Głosujemy za strategią to i reszta, i to jest konstytucja, a reszta musi być zgodna z naszą konstytucją. Dlatego ja uważam, konkludując, jeszcze a propos krzyża, tutaj, proszę Państwa, Leszczyńscy, dlatego może ja tu jestem, może opatrzność tak chciała, Leszczyńscy byli w Lesznie i tam zrobili tak, trzech brajców Żydów, trzech braci czeskich, trzech katolików, trzech tego i to wszystko funkcjonowało, czyli dało się. I u nas były sejmy, potem były ruki też protestantów, ale myślę, że to było złe. To było złe. Nie możemy dzielić Polaków do tych kategorii chrześcijaństwa, tylko powinniśmy dążyć do nawrócenia, bo my generalnie chcemy nawrócić. My jako Polska pobłądziliśmy, tak? I my chcemy nawrócić, bo ktoś to pobłądził, ma dwa wyjścia, albo bronić dalej, szukając dobrej drogi, albo cofnąć się do miejsca, gdzie pobłądził. I teraz jedni mówią druga RP, inni mówią tak jak my, pierwsza Rzeczpospolita. Logiczne, że żeby cofnąć, musimy się cofnąć do czasów PRL, cofnąć do czasów okupacji, przejść drugą i tak dalej, bo zbudować pewne elementy, co w tych czasach uznajemy, co odrzucamy. Bo nawet w PRL były elementy dobre. Nie możemy wszystkie en bloc odrzucać wszystkiego. Wszystko było złe, tak? A skąd nasza erudycja, skąd nasze wykształcenia niektórych, skąd nasze jakieś osiągnięcia, skąd nawet ten Sejm Pana? Jest to pewne dziedzictwo pewnej ciągłości. Natomiast skrajną głupotą jest odrzucanie dziedzictwa pierwszej Rzeczypospolitej, bo to jest najciekawsze i sięgające naszego pierwotni. Więc prawda, tak jak Konstytucja 3 Majowa, oczywiście w trzeciej RP jest nawiązanie do historii i tradycji, więc nie mówmy też źle. Krótko mówiąc, nie opluwajmy nikogo, tylko wyciągajmy co najlepsze z przeszłości i budujmy. I to jest tyle. Natomiast jeżeli ktoś, tu bym się troszeczkę nie zgodził, jeżeli jako marszałek ktoś sobie nie życzy pod tym symbolem, to nie jest, dla nas jest to człowiek, którego powinniśmy nawracać, a nie uznawać go za niegodnego tu występowania. Bardzo byśmy podzielili ten Sejm Pana. Ja uważam, że jeżeli ktoś chce, to musicie się z tym zgodzić. To znaczy, z naszego punktu widzenia on nie reprezentuje system wartości i my musimy go wcześniej czy później spowodować, że albo to, co mówił Pan Cezary, już nie przyjedzie więcej, bo zobaczy, że ten system, no bo jeżeli cały czas będzie, a ja uważam, że ziemia go przede wszystkim zweryfikuje własna i ten system ma wyłapywać ziemsko. Nie, że my będziemy robić coś, co powinna zrobić ziemia, na przykład Polska czy jakakolwiek, bo nie chcę tutaj wytykać nikogo. Po prostu ta ziemia powinna zweryfikować, powiedzieć, słuchaj, nie reprezentuję. Ewentualnie, jeżeli ta ziemia była wybitnie protestancka, załóżmy, że tak jest w Opolu czy w Cieszynie, na Śląsku Cieszyńskim, prawda, sami protestanci, tam tak jest. No to w jakim sensie oni muszą nas szanować, a my nie? Musimy się jakoś współistnieć po prostu, prawda? No jakoś musimy się tolerować, ale broń Boże obrażać. Mam wrażenie, że wszystko zaczęło się na nieszczęście właśnie od protestantyzmu i musimy tych ludzi nawracać, a nie odrzucać. Bo w tym momencie umacniamy podziały, a wcale nie powodujemy, że jako chrześcijanie, my też jako chrześcijanie popełniliśmy masę błędów. Jedni idą razem do kościoła, a potem jako chrześcijanin robi to czy tamto. I to nie jest dobre chrześcijaństwo, to nie jest zgodne z nauką Chrystusa. I to nie możemy powiedzieć, że w takim razie ktoś jest gorszy od nas, bo my mamy krzyż, to ktoś jest gorszy, bo nie ma krzyża. To jest złe, to tak nie jest. Więc mowa, zaniedbany jestem mowy, uczynku i zaniedbania, czyli tam, prawda, wyznanie grzechu. Mowa, uczynka i zaniedbanie. Czyli mowa, uczynek i działanie. Z tego się rozliczajmy, szczególnie z działania. Jeżeli myślisz, mówisz i działasz konsekwentnie, to jest okej. Okay. A nie, że ty myślisz i mówisz, że jesteś chrześcijanin, ale działasz zupełnie przewrotnie, tak? To gdzie tu jest chrześcijaństwo? Gdzie tu jest chrześcijaństwo? Chrześcijaństwo to jest mesjaństwo. To nie jest teologiczne pojęcie, to jest teologicznie mesjańskie, mesjasz. Czyli my jesteśmy sejmikiem i Polakami jako, my mamy pewną misję, bo misja, mesjaństwo to jest bardzo bliskie, mamy pewną misję do spełnienia. Czyli mamy misję Chrystusa jako misyjną, Chrystusa. A Jezus to jest po prostu nasz prawdopodobnie przodek, albo przynajmniej taki, którego wartości my wyznajemy. Człowiek, przede wszystkim filozof. Wszystkich filozofów obrzucili, Hegla, Kanta, wszystkich po. A jakoś Jezusa tyle umysłów nie potrafiło obalić jako filozofa. No nie potrafią go obalić, więc wolą go opluwać jako Boga. I tu po prostu Kościół trochę źle robi, że pozwala na to, prawda? Na przykład określa w tej chwili rok, o tym nie dyskutujemy, ale trzeba by się na tym zastanowić na Sejm kolejny, że ogłasza rok miłosierdzia w sytuacji, kiedy
kiedy islamiści ogłaszają rok walki z chrześcijanami. To zupełnie nie jest kompatybilne. Czyli my mówimy, rozbrajamy się w sytuacji, kiedy inni mówią, a napadamy na Polskę. No zupełne aberracje. Coś tu jest nie tak. Zarzut swoją drogą kogoś tam właśnie, że my nawet dożymy to antypapieża, to nie o to chodzi, tylko musimy napominać też Watykan, naszych przewodników duchowych, bo my jesteśmy przewodnikami świeckimi dla Polaków, mamy być. A mamy tych przewodników duchowych, ale nie czas o tym mówić. Reasumując, drodzy Państwo, ogłaszam powoli przerwę, ale ja bym proponował zająć się tak. Damy prawo przeczytania, bo to jest krótkie, manifestów, damy prawo wypowiedzieć się o Mitrala, ja tak decyduję. Rozliczymy Państwo i historia. I to jest najważniejsze, ale potem bym chciał dwa ustrojowe, bo dla młodych coś zróbmy. Czyli przegłosujmy sprawę, czy powołujemy w przyszłym roku Sejm Konstytucyjny i to dajemy, przedłużamy wtedy, budujemy most, tak? Co by się nie stało, zbudowaliśmy most. Część może z nas umrzeć, zostać zabitych, ale most już jest. Mamy most, że zwołujemy Sejm Polonijny, nawołujemy wszystkich Polaków, chodźcie do nas i mówimy drugie, Sejm Konstytucyjny, że już nie będą uchwały Sancyty, tylko